Jego myśli o tobie. Zobaczmy dzisiaj w jego głowę, co on sobie myśli. Do tego mam dwie grupy. Zaraz o tym powiem. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, których jest już prawie 5000. Dziękuję, że jesteście. Cieszę się. Proszę o łapki w górę, czyli lajki. Proszę o komentarze. Piszcie komentarze. To bardzo dla mnie inspirujące. Zapraszam również na wróżby indywidualne, jeśli taką macie potrzebę. Piszcie mi na e-maila, zamawiajcie wróżby indywidualne. Ja napiszę Wam warunki takich wróżb. Możecie je nabyć oczywiście według swoich problemów. Wtedy potrzebuję daty urodzenia, Wasze zdjęcie, konkretne pytania do kart lub mogę postawić również prywatnie Wasze lustro lub prognozę związku. Zapraszam. Dzisiaj, moi kochani, dwie grupy. Grupa pierwsza, tutaj widzimy talię Lenormanda i obelisk kwarcu górskiego. Oraz grupa druga, widzimy tutaj talię tarotu mistycznych momentów i obelisk. Taki właśnie. To jest kwarc różowy. Więc wybierzcie sobie według upodobań. Albo według talii, lubicie bardziej talię Lenormanda, lubicie bardziej karty Tarota. Lub według właśnie tego przedmiotu, obelisk. Tak, obelisk kwarcu górskiego lub różowego. Lub możecie tą wróżbę obejrzeć całą, wtedy karty Lenormanda powiedzą coś, co on myśli i karty Tarota również powiedzą lub dopowiedzą coś istotnego być może. Także zapraszam również do obejrzenia całego filmiku i tych kompletnie dwóch kart, talii kart, tak? Zapraszam. Ok. Zaczynamy od grupy pierwszej, tą odsunę. Czyli zaczynamy od kart Lenormanda. Jego myśli o tobie. Co on o mnie myśli? Co on o mnie myśli? Co on o mnie myśli? Tutaj są jakieś straszne straty w Waszej relacji, też lęki, blokady. Coś, co mieliście pięknego między Wami, zostało stracone, zburzone, zrujnowane, stracone. On myśli, by wysłać komunikat, wiadomość, pisać, by nawiązać znowu z Tobą kontakt, by wysłać Ci tutaj ważne, istotne wiadomości, że on Ciebie kocha, że miłość cały czas jeszcze jest w nim, że miłość nie umarła, że on po prostu czuje bardzo jakieś miłosne emocje, no po prostu uczucie miłości do Ciebie. On chce Ci wysłać wiadomość miłosną. Ta wiadomość będzie dotyczyła jego uczuć. Tak? Także on myśli o Tobie w kategoriach rzeczywiście miłości i chce pisać, chce z Tobą komunikować, chce mieć z Tobą kontakt. Tutaj będzie pisał wiadomości, no to dwie karty wiadomości i chce mieć z Tobą kontakty, chce odzyskać z Tobą te kontakty, chce
być może się spotkać, chce randek, chce spotkać, chce pisania, chce cały czas wymiany informacji. Tutaj to jest dla niego bardzo, bardzo ważne i cały czas tęskni, myśli wieczorową porą, wieczorem, nocą, myśli o Tobie, tęskni za Tobą, chce się z Tobą porozumieć duchowo, nie wiem, mentalnie. Być może śni o Tobie, być może ma nawet sny związane z Tobą. Tęskni. Tęskni, to jest karta tęsknoty, także być może marzy, wyobraża sobie coś, tak? Wyobraża sobie coś z Tobą więcej, właśnie jakieś powiązanie tutaj miłosne, tutaj miłosną komunikację, miłosną wymianę informacji, ponieważ chce tutaj te wszystkie straty, które są w Waszej relacji, jakoś tutaj wyjaśnić. Też między Wami była jakaś izolacja, czy jest być może jeszcze izolacja, oziębłość, separacja. Każdy się tutaj zaszył w swojej jaskini, w swojej realności, że tak powiem. I on chciałby tutaj znowu pojednania, połączenia, ponieważ tęskni. Myśli bardzo intensywnie. Tutaj są tak naprawdę, jeśli chodzi o aspekt myśli, właśnie jego myśli, on myśli tutaj bardzo, bardzo intensywnie i tęskni bardzo głęboko, tak? Także tutaj zawsze jak, nie wiem, siedzi sam, tak? Sam, w samotności, nocami, wieczorami rozmyśla, tęskni. Także też być może ma lęki, strach, czy to się da jeszcze w ogóle odnowić, tak? Czy to jeszcze w ogóle tutaj da się, jak to się mówi, naprawić, tak? Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to obelisk kwarcu różowego, talia tarota, mistyczne momenty i zobaczmy jego myśli o Tobie. Co on o mnie myśli? On o mnie myśli. Co on o mnie myśli? Co on o mnie myśli? Powiedzcie karty. Co on o mnie myśli? Powiedzcie karty. Co on o mnie myśli? Powiedzcie karty. Co on o mnie myśli? Powiedzcie karty, co on o mnie myśli. Powiedzcie karty, co on o mnie myśli. Powiedzcie karty, co on o mnie myśli. Biegnę te karty. Więc tak. Rzeczywiście jest tutaj pustelnik. Pustelnik, który myśli, rozmyśla o naprawie czegoś, o wyjściu z problemów, o rozwiązaniu problemów, ciężkiej sytuacji. Pustelnik to karta na pewno singla, spod znaku panny. Pustelnik to osoba, która mądrze w samotności, w izolacji szuka rozwiązania na jakiś problem, na jakieś sprawy, szuka drogi do rozwiązania problemów. To osoba, która
wchodzi w głębie siebie i sama ze sobą chce właśnie tutaj przemyśleć wszystko. To osoba ewentualnie starsza, która ma w sobie bardzo dużą mądrość, głębię. Co ta osoba myśli? 10 kielichów. Piękna karta, zobaczcie. Ta osoba jest zanurzona w emocjach, w uczuciach. Ta osoba jest zakochana. Ta osoba ma głębokie uczucia i emocje. 10 kielichów. 10 kielichów. Ta osoba myśli o, marzy wręcz o spełnieniu emocjonalnym, uczuciowym. Pragnie zanurzyć się z tobą w te piękne uczucia romantyczne. Ta osoba pragnie spełnienia marzeń o pięknej miłości, o pozytywnych aspektach romansu, miłości, związku. Ta osoba pragnie pięknych wrażeń, energii miłosnych i bezpieczeństwa w związku. Paś Pentakli mówi o tym, że ta osoba jeszcze nie jest doświadczona. Myśli, że on być może nie ma w sobie jeszcze takiego doświadczenia, by ci dać wszystko. Być może myśli o tym, że nie ma pieniędzy, nie ma tylu dóbr materialnych. Niemniej jednak pragnie miłości z tobą. Jeszcze jest być może też niedoświadczony w miłości, w związku. Nie wie, jak zrobić, stworzyć piękny związek miłosny. Być może czuje się jeszcze młody, głupi, niedoświadczony, niedojrzały. Uczy się jeszcze, przygląda, podgląda, lecz pragnie głębokiej miłości. Cztery pentakle i król buław, czyli cztery monety, tak? Cztery monety mówią o tym, że on trzyma się kurczowo ciebie i tego związku, tej relacji z tobą. Trzyma się kurczowo, jeszcze wierzy, być może, że da się to uratować. Jest też tutaj walczącym królem buław. Myśli o tym, że może jeszcze tutaj swoją charyzmą, swoim seksapilem, swoją atrakcyjnością, energicznością, aktywnością zawalczyć o to, co było, o to, co jest właśnie tutaj z przeszłości wartościowe dla niego, o ciebie. Czyli o coś zawalczyć z przeszłości, tak? O coś stabilnego. Cztery pentakle mówią też o tym, że on chce tutaj stabilnego związku i trzyma się kurczowo właśnie ciebie, tej znajomości, tej relacji, tych wspomnień, przeżyć z tobą. Pokazuje się tu jako osoba zdecydowana, aktywna, bardzo atrakcyjna. Król Buław to osoba, która walczy o swoje cele, dąży do swoich celów odważnie, śmiało. Wyznacza sobie też cele, do których śmiało podąża. I tutaj z aktywnością chce również walczyć o ciebie, o tą miłość, o te emocje. Pięć pentakli, tutaj mamy cztery pentakle i pięć pentakli i as pentakli, aha. Czyli mamy pięć pentakli, pięć monet. Mówią tutaj w konsekwencji, ponieważ były cztery pentakle, czyli trzymanie się właśnie starych tych relacji. Pięć pentakli mówią znowu o tym, że po tej stracie ciebie, tego związku, ma jakiś lęk, tak? Czuje się źle, czuje się jak żebrak bez ciebie, czuje się jak żebrak emocjonalny, jak żebrak uczuciowy, czuje się, że nie ma nic, po prostu nie ma nic. Być może również finansowo tutaj jakieś są problemy. Myśli o tym, że być może możesz mu pomóc, nie wiem, czy w finansach, czy w zawodzie, czy. Pięć pentakli na pewno jest to zubożenie lub nędza wręcz. Duchowa, finansowa, emocjonalna. Czuję się jakby nędznie, tak? Czuję się bez ciebie, bez tej relacji
nędznie, jak żebrak wręcz. I tutaj as pentakli, bo dużo pentakli mamy, kochani, as pentakli mówi o tym, że chciałby zbudować coś nowego, jakąś nową szansę na zbudowanie czegoś stabilnego z Tobą. Myśli o tym, że zastanawia się, myśli, analizuje, patrzy, przygląda się i chciałby zbudować coś wartościowego, coś stabilnego, bezpiecznego z Tobą, natomiast nie ma jeszcze być może tyle doświadczenia, być może nie ma jeszcze tylu tutaj dóbr, by dać sobie to poczucie bezpieczeństwa, ale mamy tutaj, kochani, jakby smutek, bez Ciebie czuję się nędzny, nic nie znaczy. Duchowo czuję się żebrakiem wręcz, emocjonalnie czuję się nędznie, finansowo czuję się nędznie. Tutaj trzyma się kurczowo rękoma i nogami Ciebie. Być może też myśli w pewnych aspektach materialnych, że Ty możesz mu w jakiś sensie dać bezpieczeństwo, tak? Czy finansowe, czy zawodowe, czy uczuciowe. Tutaj, kochani, w tej grupie drugiej, w tych kartach Tarota mamy rzeczywiście dużo asów. Dwa, nie moment, as, tak, nie, jeden as, przepraszam, as pentakli, czyli jeden as. Ale as pentakli mówi o nowej szansie na zbudowanie czegoś rzeczywiście stabilnego, że on zastanawia się na razie, jak to zrobić, by zbudować coś od początku stabilnego, by dojść tutaj do tej pięknej realizacji swoich marzeń o spełnieniu emocjonalnym i uczuciowym z Tobą. 10 kielichów, przypominam. Czyli by zbudować coś rzeczywiście głębszego, uczuciowo spełnić się, zrealizować swoje marzenia uczuciowe i emocjonalne. Dużo też tej pazi, paź pentakli, paź kielichów. Mówi o tym, że ta osoba czuje się niedojrzała lub jest o wiele młodsza od Was, czuje się jeszcze być może niedoświadczona, ale szuka rozwiązania tej sytuacji jako pustelnik. To była druga grupa. Dziękuję serdecznie wszystkim. Proszę o komentarze, o lajki z kciuczkiem w górę. Proszę o nowe subskrypcje. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.